Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy pierwszy raz w tym roku na spinningu. Cieszę się niezmiernie. Jestem na takim bardzo dzikim, można powiedzieć, rozlewisku, starorzeczach. Nie wiem w ogóle, jak to powstało. Jestem po prostu na Komorowie. Tutaj o, mogę wam zarzucić mapkę z góry, jak to fajnie widać, i zaraz pokażę wam parę widoczków. Dzisiaj nastawiam się tylko i wyłącznie na okonia i testuję sobie gumeczki zapachowe. Co przyniesie, będziemy widzieć. Na razie staram się zmieniać miejscóweczki i szukać tej ryby. Pierwszy raz tutaj spinninguję, także po prostu nie mam pojęcia, gdzie ta ryba może przebywać o danej porze roku, jakie są w ogóle głębokości. Jedynie mogę się domyślać po spadach przy brzegu. Jedynie to mogę wywnioskować. Dziś bardzo wieje, wiatr. Akurat tutaj jestem w takiej fajnej zatoczce, gdzie właśnie jest on blokowany przez takie jakby nasypy, wały i krzaki. Woda powoli budzi się do życia. Zobaczymy. Cały czas myślę, że uda się złowić pierwszego okonia w tym roku. Także trzymajcie kciuki i łowimy. Idziemy na kolejną miejscówkę. Patrzcie, jak tu jest fajnie. Tam powinno coś być widać. Mega. Fajna woda. Idealna pod zasiadki karpiowe. Takie na dzikiej wodzie. Więc tak, jeśli chodzi o sprzęt i łowienie okoni, używam delikatnej wędki od Savage Gear'a LRF. Jest to kijek do delikatnego łowienia od 3 do 10 gram wyrzutu. Żyłeczkę, jaką mam tutaj na nim założoną, jest to żyłka 0,18, już nie pamiętam marki, ale wydaje mi się, że jakiś chyba dragonik. A teraz to, co wydaje się najciekawsze w tym wszystkim, czyli przynęty. Stosuję dzisiaj gumki od marki Enjima. Jest to seria Aromatic Gulp. Są to gumy aromatyzowane. Dzisiaj używam takich gumek aromatyzowanych zapachem Bloodworm, czyli czerwony robak. W pudełeczku występuje 15 sztuk w pięciu kolorach. Zapach na gumeczce trzyma bardzo długo. Gumeczki nadają się także do łowienia na czeburaszce. Dzięki
dosyć wypornemu materiałowi, z którego zostały odlane. One spowodnie opadają delikatnie na dno. Także może to też i na pewno to kusi ryby. Ja właśnie dzisiaj klasycznie na główce jigowej łowię. Myślę, że coś uda się dzisiaj jeszcze złowić i łowimy. Pogoda jest bardzo fajna, ciepełko, słońce świeci, przyroda powoli odżywa i zatem bierzemy się za łowienie. Mamy pierwszego pasiaka. Taki maluch. Na gumeczkę Enjima z kampaną w atraktorze. Taki byk wypuszcza. Na dziś chyba koniec wędkowania. Czas bardzo fajnie spędzony, super pogoda, słoneczko w taki wiosenny dzionek. Po prostu miazga, tylko przebywać nad wodą. Widzę spory potencjał w tych gumkach. Dzisiaj nie zauważyłem w ogóle aktywności okonia, jakichś drobnych rybeczek koło brzegu, jakiegoś na rybku. Także myślę, że jest jeszcze trochę za wcześnie, ale jeden taki maluszki złowiony, więc można czuć niedosyt. Wybrałem się też, kurde, z jedną główką jigową. Jeszcze ten grot od haczyka, taki tępy. Tyle masa niezaciętych brań. No niestety, tak to jest, jak się nie dopilnuje wszystkich małych szczegółów. I nie ma przez to przycinanych rybek. No niestety, trudno, trzeba się nastawić na kolejne wędkowanie. Miałem jeszcze sobie zobaczyć nad Dunajec, ale chyba już wrócę do domu. I także ten filmik dobiega końca. Dzięki wszystkim za uwagę. Bardzo krótka relacja. Dzięki, że obejrzałeś. Jakbyś mógł, jeśli możesz, zostaw sobie łapkę w górę. Dzięki, do zobaczenia, do następnego. Na razie, cześć.